Nie wiem, nie grałem, nie znam się na grach, w sensie, znaczy znam się na grach, ale nie na tej, ale znam się na klockach, ale wyszło zawirowanie, no ale po prostu zacznijmy. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się z prezentami urodzinowymi, które Klockozaur, czyli moje alter ego, dostał na 6 urodziny kanału, a są to oczywiście Five Nights at Freddy. Nie kumam w ogóle fenomenu tej gry, nie kumam całkowicie tej gry, co może być dla was zdumiewające, bo jak doskonale wiecie, posiadam kanał gamingowy, gdzie wiele gier grałem, ale ta jakoś mi kompletnie nie podchodzi, więc nie pytajcie, czy ona pojawi się na kanale. Moi drodzy, mamy logo, więc wiadomo, że to jest Ali albo Shop. Oj tak, reklamę Shopee, wiem, ta szczekać aż puszczę w formie mema, ale nie będę wam tego robił, absolutnie. Mamy tutaj, no wybaczcie mi kompletnie, że nie mam pojęcia jak to coś się nazywa. Wybaczcie mi, że też nie wiem czemu, ale spójrzcie, mamy tutaj taki odłamek. Ciekawe czemu faktycznie. Nie mam pojęcia jak to się nazywa, nie wiem, nic, piszcie mi w komentarzu. Ale wygląda, powiem wam szczerze, to faktycznie zacnie. Poza tym, że wszystko tu od... Czemu on kurde ma takie coś na plecach? Co tu się stało się właściwie? Powiem wam szczerze, no widzę, że imponuje mnie kurczę ta postać. Spytacie mnie dlaczego, bo ten nadruk na klacie, spójrzcie, Let's Eat, jest świetny. Jakość wykonania nadruków jest mega, wręcz fenomenalna i otacza postać, poza tym czymś śmiesznym tu. No więc klasyka chyba Shopee, klasyka chyba AliExpress, czyli dobry wygląd. Gdy to będzie stało na półce, wasi znajomi będą to zachwalać. Gorzej, gdy to daną zabawkę się dotknie. Nie mam pojęcia, jaką funkcję też pełni ten bączek. No wybaczcie mi zupełnie, ale mamy tutaj jeszcze coś takiego. Co to do ulicha jest? Co to jest w ogóle za stwór? Wygląda mi to trochę, jakby to miało być tak. Albo odwrotnie. Bardziej. No nie mam dlatego pojęcia, co to jest. A może to jakaś mina po prostu, bomba chyba. Pewnie teraz większość z was, co znacie się na kanonicznym, nie śmieje. Pozostańmy na tym, że to jest bombomina. Chyba. Jednak, co sądzicie, możemy na tym zostać? Mam nadzieję, że pozwalacie. No i wkładam jeszcze głowę. I jak to wygląda? Naprawdę wygląda to zacnie. Nie powstydziłby się nie jeden Lego twórca konstrukcji nadruków, które wyglądały, uważam, w ten sposób, także jest bardzo dobrze. Ciut gorzej z ruchliwością. No właśnie, skomentowałem jej. Nie jest jakoś fatalnie. Ale chodzi inaczej trochę niż Lego, przy czym i tak jest dobrze, bo i jedna noga i druga chodzą jednakowo i łapy podobnież, czyli faktycznie, co tu dużo gadać, jest lepiej niż normalnie. A może to jest z jakiegoś innego sklepu? Drogi fanie, jeżeli to oglądasz i wiesz skąd to kupiłeś, wygląda totalnie AliExpressowo, ale no kurczę, nawet ta jakość tutaj jak na AliExpress jest zbyt dobra. Więc jestem trochę zdumiony. Mamy drugą postać, jest to jakiś króliczek. Wybaczcie mi, podobnie jak i w pierwszym przypadku, nazwy. Nie wiem nazwy, nie znam nazwy, więc nie podam. Fajny jest tutaj ten kolor. To podchodzi pod medium azurę z Lego. Medium ażurowy. Nadruki również spoko, chociaż tu trochę gorzej, bo jak widzimy na stopach mamy tylko i wyłącznie palce. Ale klata też, kurczak, tutaj te cienie nawet są odzwierciedlone. I ten ogonek z tyłu. Ej no. Główka to jest 100% plastik, ale problem faktycznie duży z włożeniem. I te uszy czuję, że przy... no i nie chce się praktycznie teraz ruszyć. Troszkę więc minusik, ale jeżeli przyjrzymy się jakości samego nadruku, no to to jest prima sort. To jest, moi drodzy, pierwsza liga absolutnie. No i mamy jeszcze tutaj taką oto gitarę, której Lego też nie powstydziłoby się. Tutaj ta ruchliwość też jest w miarę okej. I kurczę, jak zazwyczaj zachwalam te AliExpressy, że nie jest źle, że jest dobrze. Jeżeli chodzi o wygląd, o ruchliwość trochę gorzej, to tu kurczę z tą ruchliwością też źle nie jest. Jedyny faktycznie problem jest taki, że ta głowa, mówię, no, została włożona. Pewnie oczywiście szłoby ją jakoś może rozruszać czy coś, ale no chodzi ciężko, a boję się, że te uszy mógłbym szarpnąć. I niestety jednak w jakiś sposób urwać, więc no proszę bardzo. I ta gitara też ma taki minus, że niestety nie wchodzi, tak już miałem mówić, no to nie ma już tego minusa. Moi drodzy, innymi słowy, nie wiem czy AliExpress na stałe polepszyło swą jakość, czy nie na stałe, czy to po prostu taki jednoszałowy fenomen. Jednakże pokazuje to to, że kupując figurki, no zazwyczaj oczywiście, bo nie każde, ale
w miarę dobre z AliExpress są. Jeżeli przyjrzymy się rysunkowi i rysunek jest dobry, bo czasem oczywiście rysunek jest brzydki, wtedy figurka też jest brzydka, wiadomka. Natomiast jeżeli rysunek jest dobry, prezentuje dobrą figurkę, raczej dostaniemy dobrą plus, minimum dobrą plus, czyli nawet bardzo dobrą być może figurkę. I tutaj potwierdza, bo zazwyczaj mamy ok figurki, a tutaj ta ruchliwość nawet nie jest zła, można by się tym spokojnie bawić. Ej, kurczę, przypuszczam, że jakbym zrobił mocka z Lego i wcisnął tam tą figurkę, to byście się nawet nie kapli, nie? Dopiero jakbym powiedział, że to podróbka, czy kapli by się stali fani, którzy wiedzą, że nie ma takiej serii. No cóż, jestem pod wrażeniem, kurczę, naprawdę dziękuję bardzo za te dwie figurki, bo są świetne, poza tym oczywiście wadą, ale to się da zmyć, to wygląda jak po taśmie, wiecie, klejącej. Dziękuję bardzo jeszcze za te figurki, są bardzo, bardzo, bardzo dobre, a ja po raz kolejny jestem w szoku. Myślę, że otworzę PMBS znów jak zawsze, a to jest, kurczę, lepiej niż zawsze. To pewnie otworzę kolejny i wrócimy do starej, no zobaczymy, moi drodzy, ale żebyście zobaczyli, musicie zostawić suba i wiadomo, inne rzeczy poklikać, żebym ja też był szczęśliwy, a wy też bądźcie szczęśliwi po tej majowersce już w tym opóźnionym odcinku. Bo byłem na majowersce oczywiście, dlatego opóźniony. Dzięki, że byliście. Bye!